Bardzo dziękuję. Po pierwsze, tak jak powiedziałam przed chwilą, uruchomię sobie stoper, żeby Państwa nie zanudzić, bo jestem z natury gadułą. Po pierwsze, bardzo dziękuję za zaproszenie. Nie wiedziałam, że jest to wykład inauguracyjny tej serii, więc czuję się tym bardziej, jeszcze bardziej wyróżniona niż zazwyczaj. Bardzo lubię wykłady w Instytucie Neckiego i trochę żałuję, że dzisiaj tak mi się losy ułożyły, że nie mogłam pójść na nogach do Instytutu i wygłosić wykładu z tej pięknej sali, która tam jest, ale za to zapraszam Państwa do mojego gabinetu. Proszę, tu jest bałagan, który posiadam i tu jestem ja w fotelu w moim naturalnym środowisku, czyli gabinecie Anny Ciemerych na Wydziale Biologii. Chciałam Państwu opowiedzieć o czymś, na czym się chyba trochę znam, ale oczywiście moja wiedza nie jest absolutna, w ogóle gdzie jej tam do absolutnej, ona jest bardzo szczątkowa i dlatego zazwyczaj jak mam mówić o komórkach macierzystych, to mówię o tych komórkach, które najbardziej kocham i z którymi jestem najbliżej związana i o których mam wiedzę trochę więcej niż szczątkową. Więc będę Państwu dzisiaj mówiła przede wszystkim o komórkach pluripotencjalnych i o tym, co się z nimi dzieje. Także dlatego, że od wielu lat te i inne komórki badamy w zakładzie, w którym mam przyjemność pracować, bo to jest naprawdę przyjemność. Dobrze, no więc zacznijmy. Zacznijmy od, chciałabym tylko zlikwidować jakoś tę listwę, która mi się pojawia u góry. Ojej, przepraszam. No trudno, nie umiem, więc będę mówić, trochę mi zasłania slajd. Dobrze, więc zacznijmy od pierwszego slajdu, jak to zwykle bywa, czyli od slajdu dotyczącego tego, jak wygląda rozwój zarodkowy. To jest rozwój zarodkowy myszy, co oczywiście Państwo widzą i pokazuję go także dlatego, że jestem z wykształcenia biologiem rozwoju i bardzo wiele początkowych lat mojej kariery spędziłam badając o te pierwsze stadia, gdzieś tak od połowy dnia rozwoju do stadium blastocysty. Później badałam bardziej zaawansowane zarodki, a teraz badam komórki macierzyste, które można z tych zarodków czy z tych myszy z tych tkanek mysich czy tkanek ludzkich uzyskać. I to, co chciałabym Państwu na tym pierwszym slajdzie przekazać, to, że komórki budujące organizm, nasz organizm czy organizm zwierzęcia, każdy organizm, powstają podczas rozwoju zarodkowego w wyniku, no powiedzmy tak kolokwialnie, programowania. Czyli na początku mamy komórki, które Państwo tutaj widzą, wyglądające bardzo do siebie podobnie, potem one podczas rozwoju się zmniejszają, bo to jest proces podziałów komórek w zarodku określam mianem brustkowania, ten zarodek brustkuje, robią się coraz mniejsze komórki, potem pojawia się jakaś jama w zarodkach ssaka i tutaj grupka komórek określanych mianem węzła zarodkowego, z których to komórek powstanie cały ten rozwijający się zarodek, a później dorosły organizm. Te komórki, które nie wchodzą w skład węzła zarodkowego, czyli te tu otaczające, posłużą zarodkowi do połączenia go z ciałem matki, czyli do implantacji w macicy. Czyli podczas rozwoju zarodkowego komórki są programowane po to, żeby stać się komórkami budującymi układ nerwowy, czy wątrobę, czy oczy, czy nabłonki, wszystko co tylko nam się wymarzy. I Jeżeli spojrzą Państwo na ten slajd pokazuje trzy przykłady tkanek budujących organizm ssaka w tym przypadku. Kość, w której znajdują się komórki określane mianem osteocytów, nabłonek wyściełający, w tym przypadku wyściełający taki walcowaty z widocznymi na wierzchu mikrokosmykami, pod spodem znajduje się tkanka łączna, czy komórki nerwowe. I z takich komórek jesteśmy zbudowani i to, z czego Państwo na pewno zdają sobie sprawę, to, że większość tych komórek się nie dzieli. Gdybyśmy mieli zbudowani byli z komórek, które się ciągle dzielą, to byśmy rośli w nieskończoność, tak jak, nie wiem, drzewa na przykład. Nie, nasze komórki mają ograniczoną zdolność podziałów, większość naszych komórek ma ograniczoną zdolność podziałów. Całe szczęście, bo dzięki temu nasz organizm jest w stadium homeostazy, równowagi, część komórek umiera, większość się nie dzieli, a część zachowuje zdolność do podziału. No ale przyjmijmy, że większość komórek pozostaje w stanie spoczynku. I teraz
Te komórki, które zachowują zdolność do podziału i samoodnowy swojej populacji, czyli jeżeli się podzielą i zaczną pełnić jakieś określone funkcje, to odnawiają też swoją populację, żeby zagwarantować bazę takich komórek zapasowych, to są komórki macierzyste. Właściwie chyba w każdej tkance, w sercu jest problem ze zidentyfikowaniem takich prawdziwych komórek macierzystych, ale we wszystkich tkankach budujących nasz organizm zlokalizowano komórki macierzyste, które odnawiają swoją populację, znajdują się tam gdzieś w specjalnych niszach i gwarantują naszym tkankom zdolność do samoodnowy. W przypadku, kiedy dojdzie do uszkodzenia tkanki, w większości tkanek te komórki zaczynają się dzielić, proliferować, namnażają się i na przykład biorą udział w gojeniu ran. Jeżeli skaleczymy się, uszkodzimy nasz nabłonek czy tkankę łączną, te komórki, które znajdują się w naszych tkankach macierzyste, są w stanie się namnożyć, zróżnicować i odtworzyć takie tkanki, na przykład jak widzieli Państwo na poprzednim slajdzie. Czyli w naszych tkankach znajdują się komórki macierzyste, posiadające zdolność do samoodnowy i zdolność do różnicowania. Bum. Ojej, nie w tę stronę idę. Widzicie Państwo, jestem tutaj jakaś zagubiona. Dobrze. Czyli musimy to zaakceptować, to jest aktualny stan wiedzy, że we wszystkich tkankach znajdują się komórki odpowiedzialne za odnawianie tych tkanek, za ich naprawę w efekcie po uszkodzeniu. No, wspomniałam o tym mięśniu sercowym, bo tam z tymi komórkami macierzystymi jest dosyć kiepsko i na przykład po zawale mięśnia sercowego do tej regeneracji tak sprawnie nie dochodzi, powstaje tam tkanka łączna, ale w większości tkanek znajdują się takie komórki. I możemy je podzielić ze względu na to, jaką mają zdolność do różnicowania, w co mogą się przekształcać, jak mogą się programować. Możemy mówić o komórkach unipotentnych i tutaj przykładem na komórki unipotentne w naszych tkankach to są komórki satelitowe czy satelitarne. W Instytucie Nęckiego są to chyba komórki satelitarne, ale na Wydziale Biologii satelitowe. Tu mamy taką rozbieżność nomenklaturową. I one są obecne w mięśniach poprzecznie proszkowanych. Tu jest taka komórka widoczna na strukturze, którą określamy mianem włókna mięśniowego. To jest struktura, z której zbudowane są nasze mięśnie, takie wielkie syncycjum, włókna, które się mają zdolność do skurczu i dzięki temu możemy się ruszać. I teraz jeżeli uszkodzimy to włókno mięśniowe, bo ktoś nas kopnie, bo mamy wypadek, bo cierpimy na jakąś chorobę, to ta komórka satelitarna czy satelitowa zacznie się dzielić, proliferować, będzie fuzjować z innymi mioblastami z niej powstałymi i odtworzy takie włókno. Ona może przekształcić się tylko w jeden rodzaj komórek, w komórki mięśniowe i we włókna mięśniowe i to jest komórka unipotentna. W naszym organizmie istnieją też komórki macierzyste multipotentne i takim absolutnie klasycznym przykładem są komórki hematopoetyczne, komórki macierzyste krwi znajdujące się w naszym szpiku kostnym. Na początku gdzieś w rozwoju pojawia się jedna wspólna taka komórka macierzysta, później ona zaczyna dawać początek komórkom macierzystym różnych linii krwi powstających w szpiku kostnym. Erytrocyty, limfocyty, megakariocyty, wszystko powstaje z takich multipotentnych hematopoetycznych komórek macierzystych, czyli komórki multipotentne mogą dać początek wielu rodzajom tkanek. I te multipotentne występują w dorosłych organizmach, ale oczywiście będą występowały też w rozwijającym się zarodku, czy to ludzkim, czy to myślnym, czy właściwie dowolnym. Z nich będą powstawały wszystkie tkanki i narządy budujące ten zarodek, a później dorosły organizm. Kolejnym rodzajem komórek, o których dzisiaj będę mówiła najwięcej, to są komórki pluripotentne. Czyli takie komórki, z których może powstać bardzo, bardzo wiele rodzajów komórek, a wręcz wszystkie komórki budujące dorosły organizm. Nie tylko jakieś wybrane kilka rodzajów. I takie komórki są obecne w zarodku na bardzo wczesnych etapach jego rozwoju. To są komórki pluripotentne. Na tym slajdzie widzą Państwo na tym zdjęciu blastocystę. To jest zarodek w około 3-4 dnia rozwoju. To jest zarodek myszy, ale my ludzie wyglądaliśmy bardzo podobnie. Już go Państwu pokazywałam na jednym z pierwszych slajdów. On tutaj ma zlokalizowaną strukturę, którą określamy mianem węzła zarodkowego. Tu. I tu znajdują się komórki pluripotentne. Komórki, z których może powstać całusieńki organizm. Wszystko. Absolutnie każda tkanka. No i teraz
mamy jeszcze do czynienia z komórkami totipotentnymi. Czym się różnią te komórki od siebie? To są takie komórki, jak na przykład jednokomórkowy zarodek ssaka, zygota. Różnica polega na tym, że z takiej komórki mogą powstać nie tylko te komórki pluripotentne, które znajdują się tu w węźle zarodkowym, ale też komórki trofektodermy, czyli komórki, którymi zarodek będzie implantował w drogach rodnych samicy. Czyli z pluripotentnych powstanie ciało zarodka, a z totipotentnych ciało zarodka i wszystkie pozazarodkowe struktury, błony płodowe, wszystko to, co nie wchodzi w skład zarodka. Czyli mamy do czynienia z komórkami totipotentnymi, mogącymi wszystko, pluri, mogącymi niemal wszystko, multi, mogącymi wiele i uni, czy bipotentnymi też się takie zdarzają, które mogą bardzo mało, mogą różnicować tylko w jeden rodzaj komórek. No i teraz nauka, tak się złożyło, poświęca, naukowcy, którzy badają komórki macierzyste, poświęcają najwięcej uwagi tym komórkom multipotencjalnym, czy multipotentnym, zaraz opowiem jeszcze o tej nomenklaturze, które znajdują się w naszych organizmach. Pokazywałam Państwu ten szpik kostny, ale one mogą znajdować się w tkance tłuszczowej, w krwi pępowinowej, w wielu różnych tkankach. Są stosunkowo łatwe w pozyskaniu, czy do pozyskania, ale ich zdolność różnicowania jest ograniczona. Jest bardzo, bardzo wiele projektów naukowych mających udowodnić, że te komórki mogą różnicować wiele rodzajów różnych tkanek i mogą być wykorzystane w terapii. To jest bardzo trudne, to niestety nie jest takie łatwe i te komórki mają niezwykle ograniczone zdolności do różnicowania. Budzą wiele nadziei, ale niestety mają ograniczone działanie terapeutyczne, ale to nie zmienia faktu, że wiele grup naukowców bada te komórki. Równie dużo grup naukowców, a może nawet więcej, nie wiem, jakoś tego nigdy nie określałam, bada komórki pluripotentne, czyli komórki, które mogą różnicować absolutnie w każdą tkankę, więc z punktu widzenia różnych terapii są bardzo pociągające. I takie komórki pluripotentne, które znajdują się normalnie w zarodku na stadium blastocysty, można z takich zarodków uzyskać i można z nich wyhodować linię komórkową, o której za chwilę Państwu powiem, która to linia nazywa się linią zarodkowych komórek macierzystych, z angielskiego ES, embryonic stem, ESCM, embryonic stem cells, możemy też tak to nazwać. I możemy, to jest w ogóle odkrycie już przed bardzo wielu lat, ale ja się ciągle nim ekscytuję, można takie komórki uzyskać z tkanek każdego osobnika poprzez specjalny zabieg inżynierii genetycznej. I wtedy uzyskujemy indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste, w skrócie IPS. Teraz jeszcze zanim przejdziemy do tego, jak te komórki uzyskujemy i co można z nimi zrobić, bo chciałabym ten wykład, tak jak wspomniałam, poświęcić moim ulubionym komórkom, czyli pluripotentnym albo pluripotencjalnym. Tu Państwu wypisałam dwa sposoby nazywania tych komórek, potentne lub potencjalne, i one mają troszkę za każdym razem trochę inny przekaz. Ja zasadniczo używam tych określeń bezmyślnie, chyba bardziej mówię pluripotencjalne, czasem potentne. Ale gdyby Państwo spojrzeli na źródło słów, potentny pochodzi z łacińskiego potens, zdolny, mocny, silny, czyli mogący wszystko. Jest to imię słów przymiotnikowe czynny, móc, potrafić, umieć. Po angielsku potent, mocny, silny, potężny. A potencjalne pochodzi od potencja, również moc, potęga, siła, ale także ewentualny i możliwy. Czyli dwie, jak gdyby i ta moc, i ta możliwość, ewentualność kryje się w każdej z tych nazw w trochę inny sposób, ale nie ma to znaczenia, jakiego określenia używamy. No i teraz pierwszą linię pluripotencjalnych komórek macierzystych, tych zarodkowych komórek macierzystych, w 1981 roku uzyskały dwie, niezależnie od siebie, dwie grupy badaczy, a właściwie jeden duet i jedno solo, czyli Martin Evans i Matthew Kaufman, to był ten duet, który uzyskał tę linię takich komórek, i Gail Martin, która niezależnie od nich też uzyskała takie linie komórkowe. Evans, Kaufman, Szkoci, Martin, Amerykanka. Jak oni to zrobili? Oni mianowicie, no oczywiście zanim doszło do tego doświadczenia, była cała wieloletnia, 50-letnia prawie historia poszukiwania pluripotencji, ale o tym nie będę dziś mówić. Oni mieli przesłanki, że ta struktura, ten węzeł zarodkowy, to jest źródło komórek pluripotencjalnych. Hodowali takie blastocysty jednokomórkowe, wielokomórkowe zarodki myszy na stadium właśnie blastocysty in vitro, poza
organizmem matki. Jak Państwo widzą, taki zarodek otoczony jest specjalną strukturą, osłonką przejrzystą. Umieścili je w hodowli i w tej hodowli te zarodki opuszczały tę osłonkę ochronną, przejrzystą. Implantowały, ale nie w macicy, rosły oczywiście. Tu jest taki rosnący zarodek, węzeł zarodkowy jest tu zlokalizowany, tu jest tu. One przyklejały się do podłoża. Oczywiście to jest hodowla specjalnej pożywce, przyklejały się do podłoża, ale nie były w stanie oczywiście normalnie tam implantować jak w macicy, tylko tworzyły takie rozrosty. Tu znajduje się nasz węzeł zarodkowy, tu znajduje się trofektoderma, czyli ta warstwa komórek, którą normalnie zarodek implantowałby w macicy. No i teraz co zrobili badacze, o których mówiłam? Złapali, pobrali ten węzeł zarodkowy, rozdzielili go przy użyciu enzymów na pojedyncze, czyli strawili połączenia między tymi komórkami, rozdzielili ten węzeł na pojedyncze komórki, hodowali in vitro, to znaczy wielokrotnie pozwalali tym komórkom urosnąć, stworzyć kolonie, potem je odczepiali od podłoża, separowali, pasażowali, mówimy, że to jest pasażowanie. I po wielu takich zabiegach udało im się uzyskać coś, co Państwo tu widzą, to są kolonie zarodkowych komórek macierzystych. Nie pojedyncze komórki, tylko kolonie. Pojedyncze komórki to są te maleńkie, opalizujące kropeczki, które budują takie komórki. Oczywiście na tym slajdzie nie zachowałam żadnej skali. Przepraszam, ale to jest poglądowy slajd bez skali. I cóż się okazało? Okazało się, że te komórki można namnażać, hodować właściwie w nieskończoność. Tak jak Państwo tu widzą, można je przechowywać zamrożone, można je później hodować, można je uzyskać ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Co wykazano, że są one pluripotencjalne, czyli mogą różnicować absolutnie we wszystkie tkanki budujące organizm. Uzyskano z nich całe żywe, zdrowe, płodne myszy. Są ale w specjalnych warunkach hodowane in vitro, są zdolne do samoodnawiania swojej populacji i zachowania tego niezróżnicowanego charakteru, mają stabilny kariotyp i co ciekawe, opracowano techniki modyfikacji genetycznych tych komórek macierzystych. To jest niezwykle, niezwykle ważne. I teraz pierwsze mysie komórki macierzyste uzyskano w 1981 roku, a dopiero w 1998 roku uzyskano ludzkie zarodkowe komórki macierzyste. To był absolutny przełom, ale spójrzcie Państwo, ile czasu upłynęło od jednego osiągnięcia do drugiego. Wydawać by się mogło, że skoro umiemy uzyskać komórki takie z zarodka myszy, to może nam się udać je też uzyskać z zarodków ludzkich. Wykorzystywano zarodki, które zostały niewykorzystane w zapłodnieniu in vitro, w wspomaganej reprodukcji z jakichś przyczyn i przez bardzo wiele lat nie udało się tego osiągnąć. Okazało się potem, że ludzkie zarodki, ludzkie komórki funkcjonują na poziomie molekularnym trochę inaczej niż mysie i trzeba było im zapewnić inne warunki hodowli, inne warunki traktowania. Więc w 1998 roku uzyskano takie ludzkie komórki. W 2001 roku, czyli 3 lata później, uzyskano takie komórki zarodków innych naczelnych. W 2008 roku, czyli jeszcze później, zobaczcie Państwo, z zarodków szczura. Czyli cały czas próbowano uzyskać je z różnych organizmów. Było to niezwykle trudne, ponieważ jesteśmy ssakami, ale bardzo jednak różnimy się na poziomie molekularnym, przynajmniej na tych początkowych etapach rozwoju, to zachowanie pluripotencji jest warunkowane na troszkę odmienny sposób. I teraz, tak jak powiedziałam, te komórki można in vitro i in vivo różnicować właściwie w dowolny rodzaj tkanki. Można je programować, tak jak podczas rozwoju organizmu. I to był naprawdę gigantyczny przełom, bo wyobraźcie sobie Państwo, że o ile możemy badać rozwijające się in vivo zarodki myszy, jeżeli mamy zgodę odpowiednich komisji etycznych, to zarodków człowieka absolutnie nie możemy tak badać. A wiedza o rozwoju człowieka, wiedza o różnicowaniu tkanek, o ich funkcjonowaniu jest absolutnie niezbędna, aby pomóc nam dobrze funkcjonować w zdrowiu i w chorobie. I teraz okazało się, że kiedy na rynek wkroczyły ludzkie zarodkowe komórki macierzyste, można było badać mechanizmy różnicowania tych komórek in vitro poza organizmem. I można też porównać było i stwierdzić, czy faktycznie mysz jest dobrym organizmem modelowym, który możemy wykorzystać, analizując rozwój człowieka czy różnicowanie tkanek człowieka. To był naprawdę gigantyczny przełom.
I teraz w 2007 roku Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny trafiła w ręce trzech naukowców. Jednym z nich był Martin Evans i on uzyskał ją za uzyskanie mysich zarodkowych komórek macierzystych zdolnych do różnicowania we wszystkie rodzaje tkanek budujących organizm. Dwóch pozostałych badaczy to był Smithis i Capecchi i oni uzyskali, dzielili z Evansem Nagrodę Nobla ni mniej, ni więcej, tylko za opracowanie metod modyfikacji genetycznych tych zarodkowych mysich komórek czy zarodkowych komórek macierzystych. Czyli dzięki ich pracy można było, modyfikując genom tych komórek, uzyskać różnego rodzaju myszy zmodyfikowane genetycznie, które, bo z takiej komórki można uzyskać całą zdrową, żywą mysz, wykazano, że wystarczy jedna komórka, żeby to zrobić. I dzięki tym myszom zmodyfikowanym genetycznie mogliśmy badać funkcję genów, sprawdzić, do czego służy dany czy inny, taki czy inny gen w organizmie i ciągle to się dzieje. To jest, komórki macierzyste, zarodkowe są non-stop właściwie wykorzystywane w badaniach naukowych. To było naprawdę gigantyczne osiągnięcie i wielki wyczyn Evansa i Gail Martin, która niestety nie otrzymała Nagrody Nobla. To już trochę powiedziałam, do czego my używamy tych komórek teraz, do badania mechanizmów różnicowania tkanek, bardzo ważne, szczególnie jeżeli mamy do czynienia z tkankami dotkniętymi jakąś chorobą, bardzo istotne jest, żeby móc in vitro, poza organizmem, zbadać, dlaczego tak, a nie inaczej pewne procesy zachodzą. I teraz, jeżeli możemy określić, zbadać, stwierdzić, jak to różnicowanie przebiega, możemy myśleć o tym, żeby z tych komórek in vitro uzyskać komórki, którymi możemy leczyć ubytki czy dysfunkcje w naszych organizmach, czyli w terapiach komórkowych. Możemy wykorzystać wiedzę zdobytą z wykorzystaniem tych komórek albo i same komórki. Badanie funkcji genów, modyfikowanie genomu, to już mówiłam, i uzyskiwanie zwierząt transgenicznych. Dzięki temu opracowano bardzo wiele modeli chorób i bardzo wiele terapii udało się przećwiczyć, czy opracować, czy opanować z wykorzystaniem tych komórek. I o tym też Państwu powiem za chwilę. Teraz się skupię trochę na medycynie, bo mówiłam o tym, czy na tym, jak te odkrycia naukowe można wykorzystać. Więc oczywiście pierwszy pomysł był taki, czy ten pomysł, który ciągle był z tyłu głowy naukowców, że takie komórki można wykorzystać w terapii, w medycynie regeneracyjnej. Ale to były, jeżeli pomyślimy o ludzkich zarodkowych komórkach macierzystych, to pamiętajcie Państwo, że to były komórki ciągle, jeżeli o takich komórkach mówimy, są uzyskiwane z zarodków. Więc po pierwsze okazało się, czy było to faktem, że jest zbyt mała liczba komórek, zarodkowych komórek macierzystych ludzkich, aby można je było zastosować do terapii dowolnego pacjenta, także dlatego, że brak było komórek ES identycznych z komórkami tego pacjenta czy chorego. To były komórki uzyskiwane z dostępnych zarodków i były one różne od komórek pacjenta. W związku z powyższym, jeżeli byśmy uzyskali potrzebne nam komórki, przeszczepili je do ciała pacjenta, to musielibyśmy się liczyć ze stosowaniem leków immunosupresyjnych po to, żeby zapobiec odrzuceniu przeszczepu. To nie było idealne. Druga sprawa, właściwie równoległa, pierwszorzędnie ważna, tak samo jak ta pierwsza, to było to, że konieczne było zniszczenie ludzkiego zarodka. Do tego jeszcze za chwilę wrócę. Czyli problemy etyczne z wykorzystaniem linii ludzkich zarodkowych komórek macierzystych. No i te problemy, zastrzeżenia natury etycznej, drugi problem, który istnieje ciągle, brak 100% wydajnych metod uzyskiwania pożądanych komórek i wiele innych problemów ciągle nas ograniczało wtedy, kiedy te komórki badano i do pewnego stopnia ten środkowy problem ogranicza nas naukowców, mówię ogólnie o całym świecie nauki teraz. Problem związany z koniecznością zniszczenia zarodka czy z potrzebą uzyskania komórek identycznych z komórkami pacjenta, właściwie rozwiązywał się przez cały czas, jak trwały badania nad zarodkowymi komórkami macierzystymi. Przez wszystkie właściwie te lata, od lat pewnie 80., pracowano nad reprogramowaniem komórek. 80., przesadziłam, 80., to były badania nad różnicowaniem zarodkowych komórek macierzystych. Reprogramowanie komórek to lata 40., 50. zeszłego stulecia, czyli nad uzyskaniem z komórki zróżnicowanej, komórki o niemal nieograniczonych możliwościach rozwojowych, komórki pluripotencjalnej, ale nie z
zarodka, tylko z dorosłego organizmu. Czy to jest możliwe? Potem takie komórki uzyskane z dorosłego organizmu w ten czy inny sposób, pluripotencjalne, można by różnicować wybrany rodzaj tkanek. Czy to jest możliwe? Tak. W 2012 roku Nobel w dziedzinie fizjologii lub medycyny trafił w ręce dwóch naukowców, Johna Gerdona i Shinji Yamanaki. John Gerdon jest Brytyjczykiem, Shinji Yamanaka jest Japończykiem i oni uzyskali go za reprogramowanie komórek. W przypadku Johna Gerdona historia zaczęła się w 1962 roku, ale poprzedziły jego badania, liczne badania innych naukowców mające na celu reprogramowanie komórek pobranych z dorosłego organizmu. John Gerdon w 1962 roku uzyskał żywy organizm, który nawet osiągnął dorosłość i dojrzałość płciową, ale najpierw to był niedojrzały organizm, czyli kijanka, uzyskał z jądra komórki nabłonkowej jelita żaby, które to jądro wprowadził do oocytu żaby, czyli do komórki jajowej żaby. To wyglądało mniej więcej tak, jak na tym schemacie. Od jednej żaby pobrano oocyt, usunięto z niego materiał genetyczny, od drugiej żaby pobrano komórkę nabłonkową, czyli w pełni zróżnicowaną, która przeszła cały ten cykl rozwojowy i jądro tej komórki nabłonkowej wprowadzono do oocytu żaby pozbawionego własnego materiału genetycznego i najpierw na świat przyszła, to źle brzmi, bo jak Państwo wiedzą, płazy rozwijają się poza organizmem matki. No z tego zrekonstruowanego oocytu zarodka powstała kijanka, a później w kolejnych doświadczeniach, w kolejnych latach udało mu się uzyskać żaby. Czyli John Gerdon jako pierwszy sklonował organizm i był to płaz. 1962. Zobaczcie Państwo, ile czasu upłynęło do 1996 roku, aby tę technikę reprogramowania jądra komórki zróżnicowanej do stadium komórki zarodkowej, która może podtrzymywać cały rozwój, zastosowano do ssaków. W 1996 roku Keith Campbell, niestety już nieżyjący, i Ian Wilmot uzyskali pierwszego sklonowanego ssaka. To była owca Dolly. Im się to udało dzięki wprowadzeniu jądra komórki na błonka gruczołu mlekowego oocytu do oocytu owcy. Jak to zrobiono? Ano, podobnie jak w przypadku żaby. Z owulowanego oocytu owcy usunięto materiał genetyczny, on tutaj znajduje się w postaci chromosomów umieszczony na płytce metafazowej, a z komórki somatycznej, w tym przypadku to była ta komórka nabłonka gruczołu mlekowego, tu jest taki oocyt z usuniętym jądrem, a jądro tej komórki somatycznej wprowadzono w ten czy inny sposób, akurat tutaj pokazałam technikę mikroiniekcji, czyli przy pomocy pipetki wprowadzono pod mikroskopem oczywiście do takiego oocytu. Taki oocyt aktywowano partenogenetycznie do rozwoju i tutaj nie wspominałam o moim mentorze i mistrzu, czyli o profesorze Tarkowskim, który większość z tych metod używanych przy klonowaniu opracował. Akurat technikę aktywacji partenogenetycznej on opracował w 70 roku razem z panią Witkowską i Nawicką i była to pierwsza udana próba aktywacji partenogenetycznej oocytów myszy. Trzeba oocyt aktywować, normalnie robi to plemnik, ale jeżeli nie ma plemnika, trzeba zastosować jakąś sztuczną aktywację, żeby pobudzić go do rozwoju. Taki oocyt został pobudzony do rozwoju, rozwijał się do stadium blastocysty i taką blastocystę przeszczepiono do dróg rodnych samicy biorczyni i na świat przeszła owca Dolly. I teraz wyobraźmy sobie, że nie będziemy takiej blastocysty przeszczepiać do dróg rodnych samicy biorczyni, tylko że z niej uzyskamy zarodkowe komórki macierzyste, co umiemy, bo Evans nas nauczył. Czyli jeżeli ta komórka somatyczna, ten nabłonek był dawcą, pochodził od pacjenta, od chorego, od kogoś, kto cierpi na jakąś chorobę, albo kogo chcemy leczyć, albo kto ma jakiś uraz, ubytek tkanki, którą chcemy nareperować, to jeżeli taka komórka od niego pochodzi, to możemy uzyskać w ten sposób komórki macierzyste pluripotencjalne z jego genomem, z jego jądrem. Jeżeli mu je byśmy przeszczepili, załóżmy, to on ich nie odrzuci. I to się nazywało ten proces cały klonowaniem terapeutycznym.
Tak? Wyobraźmy sobie, że mamy takie komórki, którymi możemy leczyć. No i pierwsza terapia z wykorzystaniem takich komórek została zastosowana do myszy i tylko do myszy, tak naprawdę, do nikogo więcej. Ale różne były przykłady, ale opowiem Państwu o pierwszym doświadczeniu. To jest mysz, którą zepsuto, w cudzysłowie, czyli mysz, no, mysz zmodyfikowana genetycznie tak, że nie syntetyzuje enzymu o nazwie RAG2. Ten enzym jest absolutnie potrzebny do tego, aby powstawały limfocyty T i B w organizmie tej myszy. Czyli ta mysz nie produkuje limfocytów T i B. Z tej myszy pobrano fibroblasty, czyli komórki tkanki łącznej, zróżnicowane, tu są ich jądra na czerwono zaznaczone, a od innej myszy pobrano oocyty i do tych oocytów po usunięciu ich własnego materiału genetycznego wprowadzono jądro takiej komórki somatycznej. Teraz pozwolono, aktywowano tę komórkę, tak jak to pokazałam, pozwolono jej rozwijać się do stadium blastocysty, uzyskano z tej blastocysty komórki macierzyste, pluripotencjalne, te komórki nareperowano, wprowadzono do ich genomu funkcjonalny gen RAG2, to nie jest trywialne, ale naukowcy potrafią to robić. Potem je różnicowano w komórki hematopoetyczne, które wstrzyknięto do krwioobiegu tej samej myszy i mysz zaczęła produkować limfocyty T i B. Czyli procedura się udała. Można leczyć pacjenta, w tym przypadku tę mysz, przy pomocy komórek macierzystych uzyskanych po reprogramowaniu jej zróżnicowanych komórek somatycznych. No ale znowu dwa problemy, o których już mówiłam. Po pierwsze, wydajność jest potwornie niska i klonowanie takie terapeutyczne w przypadku zarodków ludzkich byłoby niewykonalne. Niewykonalne. No i znowu uzyskujemy ludzki zarodek, czyli mamy problemy natury etycznej, konieczne jest zniszczenie ludzkiego zarodku. I teraz na scenę wkroczył Shinya Yamanaka, który, pamiętajcie Państwo, wiedział to wszystko, co zgromadzono w nauce od czasów uzyskania zarodkowych komórek macierzystych przez Martina Evansa, czyli jakie czynniki różnego rodzaju warunkują ich pluripotencję, jak je zaindukować do różnicowania, jak je hodować, wszystko to było mu znane. Wiedział także, jak reprogramować można komórki zróżnicowane, ich jądra, poprzez wprowadzenie tych jąder do cytoplazmy zarodków, oocytów myszy, czy owcy, czy innego ssaka, na których to testowano. Całą tą wiedzę miał. I w 2006 roku on przeprowadził eksperymenty z komórkami mysimi, a w siódmym z ludzkimi, w wyniku których to doświadczeń, eksperymentów udało mu się zmusić komórki zróżnicowane bez udziału komórek takich jak oocyty i bez uzyskiwania zrekonstruowanych zarodków ludzkich czy mysich do stworzenia pluripotencjalnych komórek macierzystych hodowanych in vitro. On te komórki nazwał z angielskiego induced pluripotent stem cells, indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste. No i teraz jak on to zrobił? No znowu uzyskał komórki od myszy, komórki zróżnicowane, somatyczne, które mogą się tylko powielać, nie mogą różnicować w żadnej innej tkanki. I wybrał 24 czynniki, które kodują, 24 geny, które kodują czynniki odpowiedzialne w ten czy inny sposób za podziały komórkowe i za utrzymanie pluripotencji przez zarodkowe komórki macierzyste. Napisałam, że to była transfekcja wirusem, czyli te geny wprowadzano do tych komórek przy użyciu specjalnego wektora wirusowego. No tak jak teraz, no nie tak samo oczywiście, ale na pewno wiedzą Państwo, że szczepionka przeciwko COVID AstraZeneca też opiera się o nośnik, który jest nośnikiem wirusowym. Tak? To jest w nauce znane od kilkudziesięciu lat wykorzystywanie wirusów, które są niegroźne dla myszy czy dla człowieka, jako nośników informacji genetycznych. I teraz on takim wirusem wybrał taki nośnik i te 24 geny i pojedynczo każdy z tych genów wprowadzał do tych fibroblastów. Oczywiście fibroblasty mają w swoim genomie te wybrane geny, ale one są nieaktywne. On wprowadzał te geny w taki sposób, że one były aktywne i liczył na to, że synteza białek kodowanych przez te geny w takich niezróżnicowanych komórkach, podniesienie poziomu tych białek zmieni je w komórki pluripotencjalne. Nic się nie stało, absolutnie.
dokonał wtedy razem ze swoimi współpracownikami takiego czynu heroicznego, czyli jednocześnie wprowadził do tych komórek wszystkie 24 wybrane geny. I okazało się, że uzyskał komórki o morfologii komórek pluripotencjalnych, czyli zarodkowych komórek macierzystych. Czyli osiągnął to, na czym mu zależało. Ale wiedział, że to jest niewykonalne w rutynie, rutynowych warunkach, żeby używać aż 24 genów do tego, aby traktować te fibroblasty, transfekcja wirusami, z tyloma genami. Nie, absolutnie on zdawał sobie sprawę, że jest to nierealne. Więc poszukiwał czynników krytycznych. Które z tych 24 czynników są niezwykle ważne do tego, aby przekształcić komórki somatyczne, zróżnicowane, budujące różne tkanki w naszym organizmie, w komórki pluripotencjalne. Okazało się, że są konieczne do tego 4 czynniki, tu wypisałam ich nazwę. Te 3 to są czynniki zaangażowane w utrzymanie pluripotencji. Ten 4 to jest czynnik, który jest odpowiedzialny za proliferację komórek, za ich podziały komórkowe. I udało się mu, stosując te czynniki, zastymulować komórki do proliferacji, zastymulować komórki do tego, żeby miały charakter komórek pluripotencjalnych. Czyli doszło do reprogramowania komórki, do uzyskania z komórki zróżnicowanej, komórki o nieograniczonych możliwościach rozwojowych, komórki pluripotencjalnej. No i oczywiście zaraz pojawił się pomysł, żeby to zastosować w terapii komórkowej i pierwsza terapia komórkowa przeprowadzona z wykorzystaniem takiej technologii to była terapia anemii sierpowatej, czyli niedokrwistości polegającej na tym, że mutacja w genie kodującym hemoglobinę prowadzi do powstawania takich tu sierpowatych, wykrzywionych krwinek, ale sam kształt nie jest może najważniejszy. Najważniejsze jest to, że te komórki mają obniżoną bardzo zdolność do transportu gazów oddechowych. Znowu to była terapia myszy. Terapia myszy polegająca na tym, że wykorzystano mysz ze zmutowaną hemoglobiną. Od tej myszy pobrano znowu komórki somatyczne, fibroblasty. Przy użyciu tych 4 genów przekształcono je w komórki IPS, te indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste. Nareperowano je. Wprowadzono do środka prawidłowo funkcjonujący gen hemoglobiny. Znowu różnicowano, uzyskano hematopoetyczne komórki prekursorowe, podano myszy do krwiobiegu, zazwyczaj to się podaje do żyły ogonowej, dlatego tutaj tak ten ogon, ta strzykawka uderza i okazało się, że mysz została wyleczona. Obniżono poziom anemii u tej myszy dramatycznie. No i teraz to się działo w 2007 roku i potem ruszyła lawina doświadczeń z wykorzystaniem zwierząt udowadniających, że można takie terapie przeprowadzić z komórkami pacjenta, mysz jako pacjent. Anemia sierpowata, hemofilia, starano się też leczyć dystrofię mięśniową i bardzo, bardzo wiele innych prób. I też terapie komórkowe takie jak na przykład w przypadku retinopatii, do czego jeszcze za chwilę wrócę. Czyli terapie komórkowe i idziemy w kierunku medycyny, staramy się opracować z wykorzystaniem tych komórek metodę poprawy czy nareperowania defektu genetycznego, czy poprawy funkcjonowania uszkodzonych narządów. Ale jednocześnie w 2008 roku rozpoczęto badania, które miały na celu uzyskanie takich komórek indukowanych pluripotencjalnych od chorych na bardzo, bardzo wiele różnych schorzeń. To jest, pokazuję Państwu pierwszą pracę na ten temat, która się ukazała w 2008 roku, praca zespołu George'a Daley'ego, i w której opisano komórki pluripotencjalne, indukowane, uzyskane od pacjentów chorych, cierpiących na takie choroby. Po co to robić? Ano po to, że jeżeli mamy takie komórki hodowane in vitro, to uzyskano ich bardzo wiele od różnych innych pacjentów. Cała setki takich linii komórkowych są teraz badane. Jeżeli mamy takie komórki, to możemy mechanizmy molekularne rozwoju jakiegoś schorzenia albo zmiany wywołane przez brak jakiegoś genu czy złe funkcjonowanie, możemy badać in vitro i możemy szukać terapii i leków in vitro, nie w żywym organizmie, ale w komórkach, które od niego uzyskaliśmy i zróżnicowaliśmy w takie, na przykład w przypadku choroby Parkinsona czy Huntingtona, w neurony czy Duchenna, w mioblasty. Możemy to wszystko badać poza organizmem pacjenta. Nieprawdopodobnie cudowne narzędzie do badań.
I to, co możemy jeszcze robić, to możemy, używając tych komórek, to pokazałam Państwu trzy takie kroki, jesteśmy w 81 roku, to są zalotkowe komórki macierzyste, powinnam dodać jeszcze 2007 rok tutaj, komórki IPS, mając komórki pluripotencjalne, możemy rekonstruować czy śledzić rozwój zarodkowy in vitro. W 2016 roku pani profesor Magda Żernicka-Getz opublikowała wyniki swoich badań, w których udało jej się in vitro odtworzyć z takich właśnie komórek rozwijający się. Ona to określała mianem sztuczny zarodek, no ale on nie jest całkiem sztuczny, bez żywych komórek, rozwijający się zarodek. Czyli nawet nie musimy już niszczyć zarodków, żeby je badać, możemy je rekonstruować z tych komórek in vitro. A w 18 roku, to zaczęło się oczywiście wcześniej, ale to jest zdjęcie pochodzące z pracy z 18 roku, pokazujące, jak z takich komórek pluripotencjalnych, tu akurat indukowanych, można otworzyć struktury podobne do struktur, które występują w naszym układzie nerwowym. Jak możemy odtworzyć oddziaływania, tworząc tak zwane między neuronami, tworząc tak zwane innymi komórkami, tak zwane organoidy. Czyli to są komórki, które wykorzystujemy poszukując terapii, ale także wykorzystujemy w dziedzinie badań z biologii rozwoju, biologii komórki, badając funkcję genów, badając podłoże chorób i tak dalej. To już Państwu ukazywałam. Jeżeli wrócimy na chwilę do terapii, to terapię z wykorzystaniem tych komórek na serio, badania kliniczne zaczęły się już w tym stuleciu. To jest zdjęcie pokazujące stronę internetową, zdjęcie z 2016 roku, które pokazuje pierwsze próby kliniczne z wykorzystaniem komórek prekursorowych neuronalnych uzyskanych z indukowanych komórek pluripotencjalnych do leczenia retinopatii. Tu muszę powiedzieć, że zespół profesora Yamanaki w Japonii uzyskał absolutnie nieprawdopodobne wsparcie ze strony rządu japońskiego zaraz po jego odkryciu i dzięki temu wsparciu powstał specjalny instytut, w którym założeniem jest uzyskanie komórek indukowanych komórek polipotencjalnych od jak największej liczby Japończyków i po to, aby móc ewentualnie potem w przyszłości wykorzystać je do terapii. Ta terapia jest ciągle jeszcze bardzo daleko, dlatego że ciągle jeszcze nie znamy idealnych metod różnicowania tych komórek we wszystkie rodzaje tkanek, w jakie chcemy, ale w niektóre rodzaje tkanek czy komórek całkiem nieźle się to udaje. W 2016, jak powiedziałam, pierwsze próby kliniczne leczenia retinopatii z wykorzystaniem tych komórek, one były wstrzymywane, ponieważ były tam różne problemy, ale później były znawiane. W 2018 roku były to... Znowu w Japonii były to próby polegające na wykorzystywaniu tych komórek do terapii czy do poprawy regeneracji uszkodzonego mięśnia sercowego, uszkodzonego podczas zawału. To jest znowu Japonia i w tym samym roku te komórki trafiły do prób klinicznych również w Japonii do badań nad terapiami choroby Parkinsona. I teraz to jest zdjęcie z pracy z zeszłego roku, z 2020 roku, która dotyczy prób klinicznych z wykorzystaniem tych komórek pluripotencjalnych. I jak Państwo widzą, tych prób jest coraz więcej. W Japonii, o której wspomniałam, która była prekursorem, jest 12, ale we Francji 19, w Niemczech 5, w Anglii 8 i tak dalej. Więc to się rozwija, ale ciągle jesteśmy daleko od rutyny. Nie możemy powiedzieć, że to są terapie, które są już stosowane i które możemy z czystym sumieniem stosować. Ciągle jesteśmy na bazie prób klinicznych i na poziomie prób klinicznych i badań. I tu na koniec chciałam Państwu pokazać jeszcze link do strony internetowej. To jest strona internetowa, która została przygotowana przez taką europejską sieć Eurostem Cell. Pokazałam Państwu polską stronę. W tworzeniu polskiej strony bierzemy udział, czyli tłumaczymy artykuły z angielskiego na polski. I wydaje mi się, że jest to absolutnie jedno z podstawowych źródeł dla tak jak tutaj napisano, dla obywateli Europy, wiedzy takiej podanej w dosyć prosty sposób na temat komórek macierzystych obecnych w tkankach, ale też komórek pluripotencjalnych. I jak Państwo widzą, tu u góry są
takie nagłówki jak Poznaj komórki macierzyste, materiały edukacyjne są bardzo fajne na tej stronie, medycyna i komórki macierzyste. I teraz nie wszystkie materiały są przetłumaczone na polski, wszystkie są oczywiście po angielsku, ale my byliśmy jednym z pierwszych języków nieangielskim, które poza obszaru anglojęzycznego, który miał swoją własną stronę, dużo zaangażowania, moi koledzy z zakładów to włożyli. Na tej stronie można też zadawać pytania i te pytania, jeżeli są kierowane od Polaków, często trafiają do nas, do zakładu i my staramy się stwierdzić, do kogo należy skierować takie pytania, aby uzyskać jak najbardziej kompetentną odpowiedź. Opieramy się tylko i wyłącznie na badaniach naukowych, tylko takie przesłanki nas interesują, tylko to coś, co zostało udowodnione, wykazane w sposób naukowy, w odpowiedniej liczbie powtórzeń, z odpowiednimi kontrolami. Bardzo ważymy sobie rzetelność naukową, nie jesteśmy hurooptymistyczni, jesteśmy realistami. I na tym chyba chciałam skończyć. Tu jeszcze na końcu jest mój e-mail, jeżeli ktoś z Państwa chciałby do mnie napisać albo o coś jeszcze zapytać, to bardzo zachęcam. Jeżeli nie znam odpowiedzi, to zawsze znajdę kogoś, kto ją zna i postaram się pomóc. No i to wszystko. Dziękuję Państwu bardzo.